przypominam radnym, że jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcę. Bardzo proszę. Wnioskodawcę. Corocznie wdroża maksymalną kwotę na dane dodatkowe ceny. Wtedy na rok przyszły jest to kwota 53,55. Proszę, przepraszam bardzo, już pani radna Basek. Proszę o odpowiedź na pierwszy głos. Proponujemy obniżenie tej kwoty, kwoty maksymalnej do kwoty 42 zł. To jest to kwota, która obowiązuje w tym momencie w 2015 roku. Wpływy z tego tytułu do budżetu gminy zarówno w roku 2014, 2015, jak i roku 2016 zostały skalkulowane na poziomie 320 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu komisji, które się wypracowały nad tym projektem. Kolejna uchwała jest również praktycznie kwestią formalną, ponieważ najważniejsze dla rolników podatek nie został podniesiony. Podstawa naliczania podatku nie została zmieniona, została na poziomie tego roku, natomiast wynika to tylko ze zmian wdrożonych przez prezesa usług dotyczących ustalania stawek ten wniosek podstawą naliczania udało mi nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa radnych, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, radna Pasek. W imieniu klubu chcieliśmy złożyć wniosek o obniżenie o 2 zł tej stawki w związku z tym, że rolnicy w tym roku ponieśli znaczne szkody z tytułu suszy. Każdy o tym wie, że rok był ciężki. Planujemy, żeby zabezpieczyć środki i przesunąć wynikłe z tej kwoty z biura rady z diet, które zostały niewypłacone wiceprzewodniczącemu, którego nie ma. Dziękuję bardzo. A i proszę, bardzo proszę poddać pod głosowanie nasz wniosek. Czy są jakieś inne jeszcze wnioski? Proszę bardzo. Dwie kwestie. Pierwsza to jeśli chodzi o suszę i rzeczywiście dość duże straty, które ponieśli rolnicy. Kwota obniżenia o złotówkę czy 2 złote nie rekompensuje na pewno tych strat, które zostały poniesione. Od tego jest zdaniem urzędu gminy taka czynność jak ewentualne założenie zobowiązania podatkowego. Jeśli dany rolnik zgłosi się do wójta z podaniem o obniżenie, o anulowanie którejś z rat podatku rolnego z uwagi na bardzo duże straty. My te straty mamy bardzo dokładnie oszacowane na każdym właściwie w każdym gospodarstwie. One są procentowo skalkulowane i jeśli te straty są rzeczywiście dużo, duże, to tutaj przychyla się do takich podań o obniżenie, szczególnie jeżeli są to kwoty duże, takie jednostkowo. Natomiast obniżenie dla całości gminy z uwagi na to, że część gmin została objęta katastrofą suszy, no, nie jest chyba do końca sprawiedliwe. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa. W projekcie budżetu na 2016 skalkulowana została kwota 40 tysięcy, obniżenie o każdą złotówkę, to jest kwota około 10 tysięcy złotych. Ja musiałbym bardzo dokładnie skalkulować te oszczędności, ale na chwilę obecną nie przypuszczam, żeby te oszczędności z uwagi na przewodniczącego wynosiły około 20 tysięcy złotych. A więc są kwoty. Chciałam powiedzieć, że tutaj chyba są dwa błędy merytoryczne. Jeśli można
to od razu radny zwrócić uwagę. Wniosek klubu, po pierwsze, pierwszy błąd merytoryczny, który już radni po rocznej pracy powinni się, że tak powiem, przyzwyczaić i wiedzieć, jak trwają prace nad zmianami w budżecie, szczególnie w projekcie budżetu, prawda? Bo to dotyczy skutków budżetu, do projektu budżetu 2016, a nie bieżącego budżetu, że pracują komisje rady, w których radni mają możliwość uczestniczenia, zabierania głosu, zadawania pytań, wnioskowania. I powinniśmy już wiedzieć, jako radni doświadczeni, że wniosków w sprawie zmian, szczególnie zmian finansowych, które skutkują dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, nie składa się w trakcie trwania sesji budżetowej. Tylko od tego są prace komisji, które po prostu, na których uczestniczą pracownicy skarbni. Wtedy jesteśmy w stanie wypracować, bo to o to chodzi, wypracować, nie działając z pobudek innych niż tylko merytoryczne, prawda, wypracować wspólne stanowisko i w sposób odpowiedzialny przy tym budżecie pracować i go uchwalić. A drugi błąd merytoryczny, no to myślę, że w składzie tego klubu znajdują się fachowcy, ludzie z doświadczeniem, którzy po prostu są z doświadczeniem szczególnie budżetowym i powinni wiedzieć, że budżet to jest roczny plan i że to nie jest przedsięwzięcie wieloletnie z WPF-u, tylko z budżetu i nie można dokonywać korekt w bieżącym budżecie i wskazywać tych korekt dokonanych w bieżącym budżecie na pokrycie tego, o co Państwo wnioskujecie w projekcie budżetu kolejnego. To już wypadałoby, jeżeli zabieramy publicznie głos i po prostu w tej sprawie się wypowiadamy, to żeby po prostu do tego przywiązywać uwagę. Czyli na te dwie kwestie, bo Państwo radni, no rozumiem, nie każdy jest finansistą prawa budżetowego, ale jednak właśnie taka współpraca merytoryczna na komisjach eliminuje błędy merytoryczne, po prostu, które Państwo później zgłaszając, możemy wprowadzać naszych mieszkańców w błąd, a nie jest to potrzebne, prawda? Jeżeli tutaj macie Państwo prawo, macie sugestie, jest komisja budżetowa, jest skarbnik, można wypracować wniosek, złożyć, wtedy zobaczymy, jaki to jest skutek, wskażemy źródło finansowania i po prostu będziemy nad tym pracować i pewnie jakieś stanowisko wspólne byśmy wypracowali. A druga sprawa, w takim kształcie jest to wręcz niemożliwe do zrealizowania, żeby przesunąć środki z biura rady tego roku na pokrycie skutków proponowanej przez Państwa zmiany w projekcie budżetu przyszłego roku. Budżet zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest w tym kwestii jednoroczny, proszę Państwa. Przepraszam, że tak to powiedziałam, nie tutaj jako przewodnicząca, jako radna, jako osoba, która może ma nieco więcej doświadczenia budżetowego. W związku z czym wydaje mi się, że te dwie sprawy znajdą jakieś zrozumienie w Państwa klubie i na to oczekuję tego, bo po to tu jesteśmy, żeby nie było wad uchwalanych przez nas projektach. Bardzo proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, chciałam jeszcze się odnieść do Pana Namiennika. Jak najbardziej ma Pan rację w tym, że pomoc taka może być rolnikom również przydana w postaci chociażby ułożenia podatku rolnego. Jest to tak zwana pomoc de minimis, tutaj się to nie wiąże z żadnym uporem stronnym. Dlatego to tak miałam prawo. Natomiast z tego co wiem, w naszej gminie takich protokołów szacowania szkód, które uwzględniałaby ta pomoc de minimis, jest około 20 gospodarstw rolnych, które ucierpiało na suszy, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, więcej niż 20. Więcej albo się osób nie zgłosiło, albo nie wiedziało. Niemniej jednak te osoby jakieś tam te klęski swoje, jeżeli chodzi o rolnictwo, poniosło. W związku z tym, ponieważ te środki, tak jak powiedziałam, na
biurze rady pozostaną do końca roku, to można je potem przesuwać, bo one są niewykorzystane i możemy je przesuwać. To wszystko zależy od rady. Naprawdę, niejednokrotnie były robione takie rzeczy, gdzie przy większości rady dało się zrobić wszystko. I to jest tylko dobra kwestia. Naprawdę. Jeżeli Państwo uważacie, że nie chcemy tego podjąć w ten sposób, w tym układzie, to można przesunąć, można przygotować też i później. Budżet to jest organizm, z którym pracujemy cały rok. I wszelkie zmiany na nim możemy robić tak naprawdę w każdej chwili przesunięcia również. Ale prawa, no, przepraszam, że się budżetowego. My pracujemy, pani radna, nad uchwałami okołobudżetowymi dotyczącymi 2016 roku. A pani chce przesunieć, dokonać z tego roku na przyszły. Nie wiem, czy pani słyszy, co ja mówię. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że budżet, tak jak powiedziałam, to jest organizm, na którym pracujemy cały rok i dokonujemy zmian. Na koniec roku my prognozujemy wpływy po stronie z podatku rolnego, tutaj są uchwała rok określa, tak, 320 tysięcy złotych. I jeżeli na koniec roku zostają nam takie pieniążki, to możemy to równie dobrze, to jest nasza strona, możemy po prostu ten paragraf włożyć i to możemy zawsze dokonać. Dlatego stąd też my. Ja nie wiem, jak powiedzieć. Proszę Państwa, szczególnie do mieszkań, bo się zwracam. Tutaj jest sesja nagrywana. Proszę Państwa, budżet jest roczny. Pani radna, pani jako doświadczony radny, który kierował komisją budżetową, powinien, budżet jest roczny. I może pani włączyć budżetu 2000 realizacji tego budżetu z budżetem przyszłym. Panie przewodniczący, ja doskonale wiem i rozumiem. Z tym, że skończy się rok 2015, zostaną środki, tak? Jakie zostaną? Na biurze rady. Nie zostaną środki. Nie. Pani radna, nie wiem, czy pani. Proszę, to ja zadam pytanie. Przepraszam, skarbnika. Przepraszam bardzo, pani skarbniku, może tak zróbmy. Proszę, bo jest ustawa o finansach publicznych, która wyraźnie mówi, nie pamiętam w tej chwili z pamięci, nie zacytuję, który paragraf mówi na temat roczności budżetu. Proszę po prostu to przywołać, może pani wtedy zechce usłyszeć to, co się mówi. Rzeczywiście budżet jest budżetem rocznym i budżet tam nie otwiera się 1 stycznia 2000, każdego roku, znowu się 31 grudnia i w tej kwestii, czy sam jakiekolwiek pieniądze na biurze rady, czy z innych tytułów nie zostaną przeniesione na inne zadania, na których środków może zabraknąć do końca roku, bo tak też się dzieje, to one po prostu już tak na samym końcu, one powiększają, one zmniejszają dług. One nie przychodzą na rok następny. Owszem, jest taka możliwość przy zadaniach inwestycyjnych, gdzie są tak zwane wydatki niewygasające, ale to jest zupełnie inna kwestia i na pewno nie dotyczy oszczędności na wydatkach bieżących. Natomiast teraz Państwo będą ustalać kwotę podatku na rok następny. Jeśli chodzi o wykonanie w tym paragrafie, to my szacujemy, że te wpływy w roku 2015 one będą na poziomie zbliżonym do kwoty 320 tysięcy lub delikatnie niższej z uwagi na obłożenia, które się dokonują. Natomiast na rok następny my kalkulujemy dokładnie po takiej stawce, jaka ona wynika, więc no, po pierwsze wielkoroczność budżetu, po drugie wszelkie oszczędności na budżecie, jeżeli nie zostaną skonsumowane na inne brakujące kwestie, to one po prostu zmniejszą dług. Ja chciałem Państwu, właściwie taka informacja, przyjęliście Państwo taką uchwałę odnośnie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 2 100 000 złotych. My w postępowaniu przetargowym zapisaliśmy taki zapis odnośnie tego, że ten kredyt będziemy uruchamiać do wysokości tych 2 000 000, ale możemy uruchomić go w kwocie mniejszej. Możemy go uruchomić także 20 grudnia. I stan na dzień dzisiejszy jest taki, że sytuacja budżetu płynnościowa gminy, mówię o płynnościowej, nie budżetowej, tej zapisanej w uchwałach,
jest na tyle dobra, że my tego kredytu jeszcze nie uruchomiliśmy w nawet jednej złotówce. Więc jeżeli nawet jeżeli jakieś oszczędności powstaną na biurze rady, to będzie miało odzwierciedlenie w mniejszej kwocie zaciągniętego kredytu i bezpośrednio na zmniejszeniu zadłużeniu, a na rok przyszły na obniżeniu kwoty na obsługę tego zadłużenia w postaci odsetek. Więc to takie kwestie z mojej strony. Proszę Państwa, jeszcze mówić, proszę. Szanowni Państwo, ja ten wniosek uważam jako wniosek taki czysto populistyczny i zaraz to Państwo postaram się udowodnić. Otóż, Szanowni Państwo, wszyscy ci rolnicy, którzy zostali dotknięci klęską gradobicia i suszy, składali wnioski. Takich wniosków zostało złożonych 39. Pracowały komisje, które pracowały w terenie, wszędzie tam, gdzie rolnicy zgłaszali, były informacje dosyć szeroko rozpropagowane. I teraz jedna część wniosków była kierowana do wojewody, a druga część wniosków była kierowana do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i tam miały być wypłacane odszkodowania. Ja raczej tutaj bym zapytał też panią jako przedstawicielkę agencji, bo proszę Państwa, my jako urząd, ja bym może bym inaczej. Jeżeli jest problem, rolnik składa wniosek, my przesyłamy, powinna być wypłata. A my do tej pory, proszę Państwa, wypełniamy tabelki. Co chwila się nas ktoś pyta, ile tych wniosków, gdzie te wnioski, jakie te wnioski, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Dodatkowo ci rolnicy, którzy mają problem, składają podania o umorzenie podatku, bo mówimy o podatku na stawce podatku na rok przyszły, a problem suszy był w tym roku, więc na bazie suszy 2015 roku nie możemy ustalać podatku na 2016 rok. No jest tutaj to wszystko tak pomieszane, do tego jakieś przesuwanie środków z rady, których nie wiadomo ile jest, a można niby je przesunąć na przyszły rok, nie ma. Rok budżetowy kończy się 31 grudnia, pieniądze, które zostaną, idą na zmniejszenie zadłużenia. Dlatego, Szanowni Państwo, ustalając ten podatek, tak jak wszystkie inne, na poziomie roku ubiegłego, czy roku obecnego, nie możemy, absolutnie nie możemy przyjąć argumentacji, bo ona jest nielogiczna, że była susza, bo suszę dotknęła tylko część rolników. Więc nie możemy jak gdyby argumentować, że okej, wszystkim obniżymy, bo podatek w przyszłym roku, dlatego że w tym roku była susza. Absolutnie nie. Będziemy podchodzić indywidualnie, tak jak zawsze podchodzimy indywidualnie. Wpłynęło bardzo wiele podań o umorzenie podatków. Te podatki są umarzane i przy okazji podatków musimy jeszcze, proszę Państwa, wziąć jedną rzecz pod uwagę. Otóż jeżeli rząd zrealizuje zamiar czy decyzję, jaką podjął w kampanii wyborczej, zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych, to oczywiście przyjdzie obywatelom w portfelach na kontach. Ja się również z tego cieszę, ale będą wpływy dużo mniejsze do urzędu gminy. I to kwota jest, panie skarbniku, 1 800 000 złotych będzie mniej wpływów do urzędu gminy z tytułu z podatku. A więc my też musimy działać, Szanowni Państwo, rozważnie. Podatki były niepodnoszone od roku 2012. Chcemy je zostawić na tym poziomie i obniżenie o 2 złote z taką argumentacją. Z taką argumentacją, jaką ja tutaj słyszę, no to inaczej nie mogę ocenić, jak tylko taki wniosek pod publiczkę populistyczny, dlatego że nie padał taki wniosek na komisji budżetowej, a przecież można było zgłosić, przedyskutować i przegłosować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radny Krakowie. Ja chcę jeszcze
wprawdzie formalny i to pani przewodniczący Moniki, żeby państwo mieli stanowisko klubu, a pani go nie prezentuje, proszę wskazać, że radna Pasek jest przedstawiona na stanowisko klubu, bo jest dla państwa sześcioro i w którymś momencie może mieć trzech wniosków jako stanowisko klubu, a statut mówi, że albo przewodniczący, albo wskazana osoba. Proszę bardzo, radny Borkowski. Ja tylko chciałbym się tutaj nie zgodzić z panem wójtem, że susza nie będzie miała konsekwencji w 2016 roku, bo nie mówi się, będzie miała. To nie jest produkcja, fabryka, gdzie z dnia na dzień można sobie zwiększyć lub zmniejszyć produkcję. Susza wystąpiła w 2015 roku, a skutki będą do samych żniw 2016 roku. To nie jest coś takiego, co nie bardzo skutki. Będą dlatego, że wyschły zboża, ja to mówię na swoim przykładzie. Nie dość, że grad zniszczył praktycznie w 40% plony tutaj, przynajmniej części gminy, to susza dała popalić wszystkim. A protokoły, jakie były wykonywane przez pracowników, nie wszystkim zapalane protokoły, bo jeżeli ktoś miał zwierzęta, to po prostu automatycznie wypadał. I nie mógł dostać, załamać na tym 40%. Także to jest, nie można tak mówić, że susza nie będzie miała skutków w 2016 roku. Będzie miała i to bardzo duże skutki. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do... Czy są jeszcze jakieś uwagi? Proszę państwa, przechodzimy do przegłosowania stanowiska klubu. Poddaję to stanowisko. Proszę bardzo. Pani Kani. Państwa, ja rozumiem, że państwa propozycja idzie w kierunku takim moralnym, sercowym, po to, żeby pomóc rolnikom poszkodowanym tym, co się zdarzyło w tym roku. Jak najbardziej tak, z tym, że po pierwsze obowiązuje nas dyscyplina budżetowa, to już zostało mówione, nie o tym chcę powiedzieć. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że część z tych poszkodowanych rolników złożyła wnioski, z tego, że wójta nie otrzymali jeszcze pieniążku ze względów formalno-prawnych, ale część rolników otrzyma te odszkodowania, prawda? Czy to będzie 20 gospodarstw, czy to będzie 35 gospodarstw. I teraz sąsiad tego rolnika, który otrzymał odszkodowanie, nie otrzymał odszkodowania. I teraz damy i temu obniżkę 2 złote, prawda? I kto będzie wtedy odszkodowany? Ten rolnik, który nie dostał odszkodowania, czyli pod względem tej sprawiedliwości społecznej, nie jest to też realne rozwiązanie. Nikt nie dostał. Ja rozumiem, bo powiedział, że nikt nie dostał tego odszkodowania, ale to się toczy wszystko, prawda? Panie przewodniczący, rozumiem, nikt nie zgłaszał, proszę państwa, wypłata odszkodowań rządzi się pewną procedurą administracyjną zaraz udzielę pani głosu. I ta procedura administracyjna, żeby to odszkodowanie mogło fizycznie spłynąć do poszkodowanego rolnika, musi być dopełniona. W procedurze decyzje podejmują organy administracji rządowej tutaj, prawda? Więc gmina jest takim miejscem, gdzie powstaje protokół, gdzie ta szkoda jest stwierdzana, prawda, gdzie jest przyjmowany wniosek od rolnika i wszystkie te dokumenty, rozumiem, po wyjaśnienia, trafiają zgodnie z procedurą do instytucji, która ma obowiązek prawny rozpatrzeć, oszacować, ocenę formalną ocenić i wypłacić, bo to są środki publiczne, prawda? Dlaczego jeszcze nie zostały to wypłacone? Trudno powiedzieć. Proszę bardzo, pani radna Pasek. Szanowni państwo, otóż nie jest tak. Komisje, które pracowały w terenie, miały obowiązek zgłosić się do wszystkich osób, które do danej gminy zgłosiły takie akty, że poniosły klęski. Natomiast wypłata odszkodowań już nastąpiła. Wszyscy ci, którzy złożyli wnioski o tak zwaną pomoc w przypadku suszy, już wypłatę dostali na konta. To było dla nas priorytetem, jeżeli chodzi o ten urząd, w którym pracuję, prawda? Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie dostał, chyba że protokół szacowania szkód był poniżej 30% według ustawy. Większość była za 30%.
Proszę Państwa, osób poszkodowanych było naprawdę bardzo wiele, a wypłata poszkodowań następowała tylko w tych gospodarstwach, gdzie protokół zawierał jedną istotną wartość, 30%. Wszyscy ci, którzy mieli poniżej 30%, takiej pomocy nie otrzymali. I wszyscy ci nie mogą jak gdyby korzystać z tak zwanej pomocy de minimis, bo to też jest ustawa. Także w naszej gminie, z tego co pamiętam, mogę się mylić o 200 osoby, osób, które złożyło, może być około 20. Nie będę mówić. Ja w sumie 39 gminy. Być może tyle złożyło. Tak, ale nie zakwalifikowali się z racji procentu, prawda? Natomiast jeżeli... A granowicie, w ogóle, jeżeli chodzi o granowicie, to nikt, jeżeli chodzi o tą pomoc w naszej gminie, nie uzyskał. Pan wreszcie uwagę namówił, bo zainteresowany był w tej sprawie i nie uzyskał. Natomiast pomoc służbową, chciałam Państwu powiedzieć, żeby nie było tutaj błąd wprowadzenia. Wszyscy, którzy złożyli, było ich naprawdę niewielu, taką pomoc już otrzymało. Ponieważ w skali Polski takich rolników było, jak Państwo wiecie, bardzo, bardzo dużo. Ta stawka również uległa zmniejszeniu, bo była jakaś pula, żeby oddać wszystkim i w związku z tym stawkę procentową należało zmniejszyć. Także ta pomoc, która spłynęła, to jest naprawdę bardzo niewielka pomoc w stosunku do tego, co ci rolnicy ponieśli. I tutaj co kolega powiedział, skutki tego będą odczuwane jeszcze w przyszłym roku, bo w rolnictwie niestety tak ten kalendarz wygląda, że nasza dzisiaj sugestia, to nie jest tak, jak tutaj ktoś powiedział populistycznie, politycznie. Szanowni Państwo, jadąc na sesję, wiadomo, mieszkańcy gminy dogadują się o zebraniu sesji czasami w krótszych terminach niż my, prawda? Ktoś będzie tak w internecie, dzwonią do nas i proszą. My jesteśmy tutaj po to, jako ich przedstawiciele, żeby zgłaszać to, czego oni od nas potrzebują. Natomiast decyzję pozostawiamy Państwu, większości, ponieważ jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i musimy się interesować tymi postulatami, które na nas zgłaszają, a takich było bardzo wiele. Ja wiem, że niektóre rodzą się na gorąco, bo o terminach sesji dowiadują się mieszkańcy później niż my. Mamy obowiązek przekazać, przekazujemy to, czego oczekują mieszkańcy. I na tym to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Państwa, Szanowni Państwo, cykl jest taki, że najpierw się kosi zboże zbiera, a później się sieje. Jeżeli Pani mówi, że w błyskawicznym tempie, bo już pieniądze poszły w listopadzie, jak słyszała w lipcu, to ja gratuluję poczucia humoru. Ci rolnicy powinni mieć pieniądze w trybie ekspresowym przy takich klęskach, a my się, proszę Państwa, jako urzędnicy przerzucaliśmy dokumentami, tabelkami, sprawozdaniami i ciągli papierami, które właśnie doprowadziły do tego, że dopiero w listopadzie Państwo otrzymaliście pieniądze. Państwo powinniście otrzymać pieniądze w lipcu, najpóźniej w sierpniu. I to jest moje zdanie na temat całej tej machiny pomocy, tak zwanej pomocy rolnikom. Słyszeliście Państwo, jak brakuje pieniędzy, jak jest za dużo rolników poszkodowanych, no to co trzeba zrobić? Trzeba wszystkich podzielić, czyli dać po troszeczku, ale każdemu. Sama Pani przyznała, co to za pomoc, która nikomu niczego nie załatwia? To żadna pomoc. Ale to rząd tworzy prawo. To rząd tworzy prawo. Przepraszam, proszę bardzo. Panie Jacek, proszę bardzo. Panie wójcie, przede wszystkim to tak. Protokół do złożenia w sprawie suszy płynął o godzinie 15 odebraliśmy ostatniego dnia składania protokołu, kiedy była, to czyja była wina, moja, czy Urzędu Pracy, Urzędu Gminy, przepraszam. Ostatniego dnia o godzinie 15 mieliśmy 2 godziny na to, żeby go zawieźć do agencji. Taka była prawda. Proszę Państwa, pozwolicie, że zamknę już dyskusję. Poddaję pod głosowanie wniosek złożonych przez klub. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku w brzmieniu, który klub złożył? Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? 6 osób jest za. Kto jest przeciw? Żadnego rolnika nie ma. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został oddalony. Przechodzimy do uchwały.
uchwałę w brzmieniu takim jak w projekcie. Proszę Państwa, decyzja została podjęta. Proszę mnie komentować. Ta decyzja podjęta nas obowiązuje. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Jesteśmy w 8 punkcie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego. Proszę bardzo. Wcześniej proponujemy obniżenie tej kwoty z kwoty 53,95 do kwoty 40 zł, czyli do poziomu podstawy podatku rolnego obliczania jak w 2015 roku. Konsekwencje dla budżetu gminy w 2016 roku to jest szacowane w kwocie tego tytułu 320 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Budżetowej. Już mówiłem, komisja pracowała i ponieważ ten wspomniany podatek nie został podniesiony, uznajemy to za uchwałę, że został formalny, po to, żeby się to zresztą ogłoszony przez prezesa usuwał na stałe. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 13, łącz 89/2011. Rady Gminy Jagiellońsko w dniu 16 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Podstawa prawna. Rada Gminy Jagiellońsko uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się cenę skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przepraszam bardzo, panie sądy są zainteresowane tym, co tu się dzieje, czy w swoim gronie rozmawiają. Bardzo proszę, prosiłam, żeby po prostu nie rozmawiać, bo to słychać po prostu. Przepraszam panie. Jeżeli macie jakieś pilne sprawy, to przecież można sobie jakoś tam na korytarzu też uzgodnić. No to pani nas wyprasza. Ja nie wypraszam, proszę pani, tylko jest odczytywany projekt uchwały, a panie rozmawiają. I to wcale nie cicho, tylko po prostu głośno. W komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 z kwoty 50,75 zł za jedną decytonę do kwoty 40 zł za jedną decytonę jako podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jagiellońsko. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały podjęcia się budżetowi gminy Jagiellońsko. Paragraf trzeci. Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc uchwała Rady Gminy Jagiellońsko z dnia 15 grudnia 2014 roku nr 3/11/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały w odczytanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Za było 9, 6, wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 9. W porządku. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. To bardzo podobna sytuacja jak przy podatku od nieruchomości. Ustawodawca, stawki są takie same jak w roku obowiązującym 2015. Jedna zmiana dotyczy punktu 7, paragrafu 1 punktu 7 podpunkt A i B. W poprzedniej uchwale było mniejsze niż 30 miejsc i równej był większe niż 30 miejsc. Chodzi o autobusy. Stawki pozostawiliśmy, proponujemy pozostawić na takim poziomie i
ta zmiana w punkcie 7 będzie miała dostateczne wpływy na wysokość wpływów do budżetu na rok 2016. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego komisji. Tutaj również komisja zaopiniowała pozytywnie, ponieważ uchwała ta nie niesie żadnych negatywnych skutków dla mieszkańców gminy Podkuń. Z tytułu podniesienia podatków, tak jak pan skarbnik wspomniał, jest to zmiana kosmetyczna wynikająca z przepisów ogólnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 13, łamane przez 90/2015 na Radzie Gminy Wieniawisko z dnia 16 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podstawa prawna. Uchwala się co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Wieniawisko. Pierwsze, od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8 punkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. A. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony, włącznie 600 zł. B. Powyżej 5,5 tony do 9 ton, włącznie 800 zł. C. Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton, 900 zł. 2. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8 punktu 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby ości, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek otrzymanych za przyjmów numer 1 z niższej uchwały. 3. Odciągników siodłowych i balastowych, których o których mowa w artykule 8 punktu 3. Punkt trzeci. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu. A. 3,5 tony do 5,5 tony łącznie 8 zł. B. Powyżej 5,5 tony do 10 tony łącznie 1000 zł. C. Powyżej 9 tony do poniżej 12 ton 1200 zł. 4. Odciągników siodłowych oraz produktów mowa w artykule 8 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia pod ustawy o określonych znaczników na odwagę mniejszej uchwały. 5. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 700 zł. 6. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdów silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według ustawy o określonych załączniku nr 3 do niższej uchwały. 7. Pod autorytetem, o których mowa w artykule 8 punkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. A. Poniżej niż 22 miejsca 1100 zł. B. Równe lub większe niż 22 miejsca 1400 zł. Paragraf 2. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała nr 14, łamane przez 67, łamane przez 2011 Rady Gminy Wieniawisko z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawisko. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest
za przyjęciem projektu uchwały w odczytanym brzmieniu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 14 osób było za, 1 radny w czasie głosowania jest nieobecny. A więc projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do... Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego porządku obrad. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Jednoletnisko. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Nie w poprzednim przypadku uchwała bardzo porządkowa. Ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 2014 roku przewidział poprzednich zapisach ustawy, tak stwierdził, że Rada Gminy ustala opłatę targową, natomiast w obecnym stanie prawnym Rada Gminy może ustalić taką opłatę targową. Niemniej, jeżeli Rada Gminy zdecyduje o pozostawieniu tej opłaty targowej, to jest zobowiązanie do podjęcia nowej uchwały. Ta uchwała określa stawki w identycznej wysokości, które było do tej pory. Właściwie oprócz podstaw prawnych i niewielkich kosmetycznych zmian jest ona identyczna jak uchwała z roku 2009, czyli obecnie obowiązująca w gminie Jednoletnisko. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Budżetowej. Tutaj również komisja nie ma się żadnych zastrzeżeń, opiniuje pozytywnie uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pani radna Bruz. Ja chciałam zapytać, kto będzie wykonawcą tej uchwały? Nie zauważyłam nigdzie paragrafu ani zapisu w żadnym punkcie, że kto będzie wykonawcą tej uchwały. Ja uważam, że jest to no, błąd w konstrukcji uchwały. Komu się powierza wykonanie tej uchwały? Proszę o zabranie głosu pani radcy prawnego. Można wypełnić w tym zakresie, myślę, że przybiadły poprawki. Część uchwał wpisywałam, to wykonanie widocznie w jednym minęło. Niezależnie od tego, czy tej informacji do nam by nie było, to i tak wykonawcą w zakresie uchwał podatkowych byłby organ wykonawczy. Ale faktycznie nie ma. Ale faktycznie nie ma. Czy to pani zgłasza jako autopoprawkę? Tak, zgłaszam to autopoprawkę. Zgłaszam o wprowadzenie autopoprawki. Ale autopoprawkę może złożyć wnioskodawca. No więc tak. Państwo możecie teraz zaproponować zmianę. Zmiana zostanie przegłosowana, później uchwała za zmianę. Dobra. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. W związku z czym zwracam się do radnych. Kto jest za przyjęciem proponowanej przez radną zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności wysokości stawki opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz... Proszę bardzo, przepraszam, ale chyba tą poprawkę to powinien mieć wójt. Ale proszę Państwa, przed chwilą powiedziałam, że jeżeli jest autopoprawka, to wójt, ale Państwo możecie to zrobić sami jako zmianę. No słuchajmy się nawzajem. Ale on nie powinien się zgodzić na to? Jeżeli państwo jest wnioskodawcą tej uchwały. Państwo jesteście organem stanowiącym. Wnioskodawca się nie musi zgadzać na Państwa zmiany. Jeżeli Państwo macie taką wystarczającą liczbę głosów, że sami wprowadzacie zmiany. Oczywiście, że tak. To nie jest sesja nadzwyczajna. Czy wątpliwości zostały rozwiane pana radnego Wątkowskiego? Pani radna Pasek. Jeszcze, ponieważ koleżanka ma jeszcze jedną. To może zgłośmy to jako pakiet, tak? Jeszcze jedno. Bo ja już nie będziemy mieć koleżanki. To proszę, może tak pan. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam wątpliwości co do zapisu paragrafu 4. Wyznacza się imiennie pracowników do poboru opłaty targowej. Ja myślę, że ta uchwała będzie traktowana jako akt prawa listowego. I raczej nie powinno być tam wyznaczanie z imienia, z nazwiska pracownicy, tylko powinien, myślę, że ustawodawca miał na myśli to, że wyznaczenie
kasynata poboru targowej, to znaczy by w naszym przypadku, ponieważ nie ma zakładu gospodarki komunalnej, jest wyznaczony wydział urzędu gminy. Ja przynajmniej tak to rozumiem. Lub podmiot prowadzący targowisko. A nie z imienia stanowiska. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że któryś z panów rozwiązuje umowę o pracę, jest kobiet. No i co, nie pobiera się opłaty, jeżeli jest takie, no, zbieg okoliczności, że wszyscy trzej na nas. No to nawet musiałaby nastąpić w trybie pilnym zmianę uchwały, żeby podjąć przed piątkiem czy wtorkiem. Przepraszam, to jest wiele prawny. Jest to ekstremalna sytuacja, skrajna, ale może się zdarzyć. Bardzo proszę o opinię prawną. Szanowni Państwo, ja opinię prawną wyraziłam w bezpośredniej rozmowie z panią Gruz, która odbyła, ale ja pani nie przerywam, która odbyła się jakieś, nie, w czasie przerwy, 15 minut temu. Pani zadała mi na to pytanie, ja udzieliłam odpowiedzi, pani stwierdziła, że odpowiedź rozumie, akceptuję, co dzisiaj mnie ta dyskusja, ale skończyło powtórzę dla wszystkich Państwa, bo skoro temat jest wrażliwy, to, to trzeba na jego temat odpowiedzieć również publicznie. A więc proszę Państwa, w treści uchwały macie Państwo podane podstawy prawne. Ale artykuł, który został powołany na początku odsyłający do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, artykuł 15 i 19, które mają zastosowanie do opłaty targowej, o której właśnie rozmawiamy, stanowią, że Rada Gminy może wprowadzić taką opłatę, wyznaczając jej kasenta. Nie można tej kompetencji scelować na wójta, niezależnie od tego, jakie Państwo macie racjonalne i uśrodnicze powiedzmy związane z rozwiązaniem tej sytuacji, no to w tym zakresie trzeba by było wykazać się raczej jakąś inicjatywą społeczną i zgłosić projekt, propozycję zmiany ustawy, ale do Sejmu. Państwo realizujecie, jak pani radna powiedziała, tak ustanowił rząd. No, rząd tak ustanowił, że Rada Gminy wyznacza interesenta. I jeszcze raz powiem, przerzucenie kompetencji poprzez powierzenie wykonania czy wyznaczenie interesenta komuś innemu, czyli inaczej niż stanowią tę ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, byłoby naruszeniem artykułu 19. Nie macie Państwo takiej kompetencji, macie kompetencję wyznaczyć inkasenta. Myślę, że właśnie względy organizacyjne kierowały wnioskodawcą uchwały, żeby tych inkasentów była więcej niż jedna osoba, właśnie na wypadek takiej sytuacji awaryjnej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś wątpliwości? A więc wracamy do tego wniosku poprzedniego związanego z powierzeniem wykonania wójtowi. Tak. Ale teraz tak, te dwa wnioski są złożone i musimy je przegłosować, bo jeden wniosek dotyczy, rozumiem, radna by składała, dotyczący uwzględnienia, a ten drugi wniosek pani podtrzymuje. To znaczy pani, ja nie traktowałam jako wniosek, tylko wyjaśnienie zapisu. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. W związku z czym przechodzimy do głosowania. Może tak sugeruję, przepraszam, że wkładę słowo, wskazać, w którym konkretnie paragraf będzie miał okres wykonania uchwały, powierza się w tej gminie jedynie letnisko. Uwagi na to, że... Myślę, że ten paragraf ósmy miałby brzmienie... Tak. Nie, siódmy. Myślę, proszę Państwa, to jest moja propozycja, Państwo tutaj, Panie Przewodniczący, jak Państwo podejmiecie decyzję jako organ stanowiący. Dotychczasową treść paragrafu 8 zastępuje się treścią wykonania uchwały, powierza się wójtowi gminy Nielnisko. Natomiast dotychczasowy paragraf 8 staje się paragrafem 9. Tak, proszę Państwa, głosujemy ten wniosek. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem złożonego wniosku w sprawie korekty projektu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośnie. Przechodzimy do, w związku z czym przechodzimy teraz do odczytania projektu uchwały już z uwzględnieniem tego, tej korekty. Będziemy głosować. Proszę. Uchwała nr 13, numer 91/2019 Rady Gminy Jednolatnisko z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad ustalenia poboru oraz terminu płatności wysokości skali opłaty targowej, zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz ustalenia inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Jelenisko. Podstawa prawna. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się, że dzienna stawka opłaty targowej do uiszczenia, której zobowiązane są osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne i posiadające osobowości prawnej obowiązujące na terenie targowi społecznej energii gminy Jelenisko odnosi przy sprzedaży. Pierwsze. Przy sprzedaży zwozu konnego i samochodu a. mięsa i węgla 28 zł, b. wyrobu 13, c. owoców i warzyw i innych płodów rolnych 8 zł, d. artykuły przemysłowe i inne 15 zł, e. opłaty spożywcze i inne 15 zł, 2. przy innej sprzedaży a. poszukowe złotówkę bez ze stoiska z łóżka polowego 8 zł. Paragraf drugi. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest większa niż jedna stawka podstawowa, stosuje się stawkę wyższą. Paragraf trzeci. Termin płatności opłaty skarbowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Paragraf czwarty. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznacza pana Jarosława Gadbarczyka, pana Wojciecha Tomczyka, pana Sławomira Dowocieka na inkasentów uprawnionych do poboru opłaty na targowiskach położonych na terenie gminy Jelenisko. Paragraf 5. Inkasent pobiera opłatę targową w dniu i miejscu dokonywania sprzedaży, która jest płatna do jego rąk w chwili wypisania kwitu na podstawie stawek określonych niniejszą uchwałą. Kwit opłaty targowej jest urzędowy dokumentem opłaty. Paragraf 6. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór targowej w wysokości 10% pobranej i terminowo wprowadzonej kwoty opłaty targowej. Paragraf 7. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała nr 32 uchwalona przez 279 uchwalona przez 2009 Rady Gminy Jelenisko z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia powodu rynnych płatności. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się budżetowi gminy Jelenisko. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia dziennik urzędowych województwa mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu z uwzględnieniem zmian? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty przez radnych. Przechodzimy do punktu 11. porządku. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Tutaj na wstępie bardzo chciałbym Państwa odniesienie pewnej zmiany. Niewielkie to znaczy, że to nie mniej. W treści uchwały nic by się nie zmieniało, ale w paragrafie 4, gdzie jest określone wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, to jest TN1, jakby Państwo mogli otworzyć sobie ten załącznik, deklaracja na podatek od nieruchomości, TN1. W części B1 dane identyfikacyjne w punkcie 3 dodaje składającego deklarację. Tam jest taki zapis, uwaga, w przypadku współwłasności należy złożyć załącznik ZN1. Bardzo bym prosił o wykreślenie całości tego akapitu od uwaga kończącym się w drugim. Bo to jest informacja. To cały skreślanka. Nie jest, to jest akurat deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i nie ma tutaj do załącznika ZN1 w kraście tutaj taki chodzi. I podobnie w deklaracji na podatek rolny DR1 jest to w treści uchwały załącznik numer 5 w paragrafie 5 i podobna sytuacja B. P1, 3 powinien się kończyć, zaznaczy się właściwie kwaka i wykreślone od słowa uwaga do współużytkowników. To jest ta informacja, która określa załącznik ZR1, który nie obowiązuje w brzmieniu.
Jeśli chodzi o samą treść uchwały, tutaj zmian żadnych nie ma. Uchwała też porządkowała po prostu zmienił się wzór informacji i deklaracji. Stąd projekt uchwały. Proszę o zabranie głosu. Komisje się zajmowały tymi formularzami? Nie. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jakieś uwagi? Są jakieś pytania? Odczytujemy. Uchwała nr 13, mam na przyjęcie 52/2011. Rada Gminy Jednolisko. Rada Gminy Jednolisko z dnia 16/2011 roku w sprawie ogłoszenia wzorów deklaracji, informacji i deklaracji podatkowych. Podstawa prawna. Uchwała się po następnie. Paragraf pierwszy. O określonym grupie informacji w tym sprawie podatku objęło się nowe załącznik nr 1 do niższej uchwały. Paragraf drugi. Określa się z drugiej informacji w sprawie podatku rolnego wspomagającego załącznik nr 2 do niższej uchwały z poprawką. Paragraf 3. Określa się z drugiej informacji w sprawie podatku leśnego wspomagającego załącznik nr 3 do niższej uchwały. Paragraf 4. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały w stronie poprawki. Paragraf 5. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Dnia 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała nr 15, łamane przez 75, łamane przez 2011 Rady Gminy Jednolisko z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia podobnej informacji i deklaracji podatkowych. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierzchni budowy Gminy Jednolisko. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowego Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w odczytanym brzmieniu? Głosujemy przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 12 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Jednia Letnisko. W przerwie Państwo radni otrzymali już projekt z uwzględnieniem autopoprawki, którą zgłaszałam przy porządku obrad. Proszę Państwa, która została zgłoszona w toku prac nad tą propozycją. Proszę Państwa, czy są jakieś uwagi związane z, które Państwo chcielibyście teraz odnieść się do tego projektu? Chodzi o formalne ujęcie ordynacji w załączniku, a nie treści uchwały. Proszę o odczytanie projektu uchwały w tym brzmieniu z autopoprawką. Bardzo proszę. Komisja się zajmowała dwóch. Komisja, proszę. Ja ten projekt rozdałam wszystkim radnym. Wszystkim radnym, do tego dołączyłam to, co mówiłam na początku sesji, dołączyłam pismo przewodnie z prośbą, by radni zechcieli do piątku swoje uwagi odnieść. Rozmawiałam również z przedstawicielami klubów, jeżeli by były jakieś propozycje, żeby to przedyskutować na klubach i żeby te propozycje spłynęły. Te propozycje spłynęły, w związku z czym po prostu mamy już weryfikację brzmienia tego projektu. Odczytać proszę ten projekt. Uchwała nr 13, mam przez 93/2015 Rady Gminy Jednolisko z dnia 16 listopada 2015 roku w
sprawie zmiany statutu młodzieżowej Rady Gminy Jednia-Letnisko. Podstawa prawna. Rada Gminy Jednia-Letnisko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się uchwała o Rady Gminy Jednia-Letnisko nr 12/85/2019 z dnia 17 października 2015 roku w sprawie powołania młodzieżowej Rady Gminy Jednia-Letnisko w ten sposób, że po załączniku nr 1 wprowadza się załącznik nr 2, tytułowany jako ordynacja wyborcza młodzieżowej Rady Gminy. Brzmieniu to określone w załączniku dalniejszych uchwał. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jednia-Letnisko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały z uwzględnieniem autopoprawki? Kto jest za? Dziękuję. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Punkt 13 o zmianie dotyczy projektu, który Państwo otrzymaliście na druku w przerwie. Rozdany został w sprawie przekazania według właściwości samorządowemu kolegium odwoławczemu w Radomiu skargi na decyzję wójta gminy Jednia-Letnisko nr 73/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zawodowi zagospodarowania terenu dla inwestycji zamierzonej na działce nr 538/2 przy ulicy Niecała 3. Proszę Państwa, zgodnie z właściwością jako przewodnicząca Rady skierowałam tę skargę do wszystkich komisji, przede wszystkim komisji merytorycznych, również o opinię prawną się zwróciłam w tej sprawie i po uzyskaniu tych opinii skierowałam komplet dokumentów do komisji rewizyjnej w tej sprawie. Oczywiście, żeby nie uchybić terminom, również dokonałam przedłużenia terminu administracyjnego rozpatrzenia skargi, żeby mogła ta skarga po podjęciu decyzji przez Radę dalej być skierowana już do procedur administracyjnych, odwoławczych. Ponieważ wszystkie opinie spłynęły w terminie do piątku, uznałam po konsultacji z przewodniczącymi komisji, że dzisiaj na sesji prowadzę to, nie wstrzymując biegu. Dlatego macie Państwo przed sobą ten druk. Chciałabym, żeby przed głosowaniem zabrały głos poszczególne komisje. Bardzo proszę te komisje, które zajmowały się o informacje, bo sprawa dotyczy mieszkańców. Dobrze, żeby się sprawa skargi była rozpatrywana przez naszą komisję i tutaj, ponieważ opinia prawna, która została połączona do przedstawionej skargi, wyraźnie wskazuje do postępowania, czyli złożenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Stąd opinia komisji budżetowej była, żeby właśnie w ten sposób procedować dalej tą skargę. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna jest tak samo pytania, co komisja budżetowa, która tym się zajmowała. Uważam, że jest to postępowanie administracyjne i należy procedować zgodnie z procedurą postępowania administracyjnego. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 13, uchwała nr 94/2019 Rady Gminy Jednia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przekazania według właściwości samorządowego kolegium odwoławczego Radomiu skargi na decyzję wójta gminy Jednia-Letnisko nr 73/2019 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zamierzonych na działce nr 538/2 ulica Niecała 3. Postawa prawna. Rada Gminy Jednia-Letnisko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się przekazać według właściwości samorządowemu kolegium odwoławczemu Radomiu skargę z dnia 10 października 2015 roku na decyzję wójta gminy Jednia-Letnisko nr 73/2019 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w
dla inwestycji zamierzonych na działce numer 538/2 ulica Wisława 3 do rozpatrzenia w toku postępowania administracyjnego przez organ odwoławczy. Paragraf drugi. Rada Gminy Jędrnisko zobowiązuje przewodniczącą Rady Gminy Jędrnisko do przesłania przedmiotowej skargi SKO Radomiu oraz zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi według właściwości. Paragraf trzeci. Uchwała podjęcie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie tego projektu uchwały. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt 13. Przechodzimy do punktów gruntowych. Nazwijmy to tak umownie, gospodarki gruntami. Dwa projekty uchwał. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności na nieruchomości stanowiącej własność gminy Jednia Letnisko. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Proszę Państwa, uchwała ma raczej charakter porządkowy. Jeżeli Państwo się czytaliście w uzasadnieniu do uchwały, tam chodzi o jakby ustalenie służebności Państwu, którzy mają działki za działką, która jest własnością gminy Jędrnisko, na której jest określona szkoła w Słupicy, na pewnych warunkach. Dziękuję bardzo. Komisje merytoryczne. Komisja porządku, proszę. Komisja zajmowała się i wysłuchała informacji udzielonych przez pracownika urzędu pani marszałek Kapecz i po zapoznaniu się z aktem notarialnym jest długo ustalenie służebności, gruntowej pozytywnie opiniuje wniosek. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania radnych? Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 13, łamane przez 95/2015 Rady Gminy Jędrnisko z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności na nieruchomości stanowiącej własność gminy Jędrnisko. Podstawa prawna. Rada Gminy Jędrnisko uchwała na paragraf 1 punkt 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności, przejazdu, przechodu oraz przeprowadzenia rentów przy działce stanowiącą własność gminy Jędrnisko położonej w miejscowości Słupica, gmina Jędrnisko, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 804/1, mającą uregulowany stan prawny w księdze wieczystej numer RA1R, łamane przez 00017814/5 pasem szerokości 6 metrów od strony wschodniej na rzecz każdoczesnym właścicieli działek 804/3 numer księgi wieczystej RA1R łamane przez 82981/1 i działka 804/4 numer księgi wieczystej RA1R łamane przez 14 38/3 położony w miejscowości Słupica gmina Jędrnisko. 2. Zakaz korzystania przez czasoczesnych właścicieli nieruchomości władnących z nieruchomości obciążonej zostanie szczegółowo określony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przejazdu przechodu oraz przeprowadzenia metrów. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy Jędrnisko. Paragraf 3. Uchwała podjęta jest z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wszyscy radni, 15 osób, poparły ten projekt uchwały. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Jednia Letnisko działki położonej w miejscowości Sadków, położonej stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową ulica Platynowa. Proszę o zabranie głosu wnioskodawcy. Proszę Państwa, poprzez przejęcie działek prywatnych uzyskamy drogę o szerokości 5,5 metra, na której będziemy mogli
do naszego czynności związane z chociażby inwestowaniem. Dotychczas strona nasza gminna na 3 metry po przejęciu wiedziała, że będzie miała 5 metrów. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu komisji. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. A przepraszam, to czytało. Uchwała nr 13, ma nr 56/2015 Rady Gminy Wiednarowisko z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Wiednarowisko w dział i położonej miejscowości Sadków stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową ulicą Talerową. Podstawa prawna. Rada Gminy Wiednarowisko uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez gminę Jednolotnisko działu położonej w miejscowości Sadków gmina Jednolotnisko stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową ulicę Tatylową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 39/26 objętej własnością osób fizycznych o powierzchni 0,1229 hektara przedmiotowa działka ma uregulowany stan prawny księdze wieczystej nr RA1R łamane przez 43-230-8 prowadzony przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu. 2. Lokalizacja działki, o której mowa w ustępie pierwszym, zaznaczona jest na kopii mapy ewidencyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podlega się wójtowi gminy Jednolotnisko. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Głosujemy ten projekt uchwały przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w odczytanym brzmieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na kierownika referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Jednolotnisko. Proszę Państwa, w uzasadnieniu tej skargi, ponieważ ta skarga wpłynęła do biura rady, ja Państwu w uzasadnieniu w ostatnim akapicie, akapicie wersetu zgodnie z artykułem 232 paragraf 2 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. Po rozeznaniu prawnym i konsultacji prawnej uznało, że właściwość tutaj tej skargi jest u pracodawcy, czyli pracodawca jako bezpośredni przełożony powinien rozpatrzyć skargę i zgodnie z obowiązującym prawem zawiadomić nasz organ nadzoru, czyli Radę o sposobie jej załatwienia. Tyle w kwestii uzasadnienia tej skargi. Proponuję, czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Pani Radna chciała zabrać głos. Mam takie pytanie może do Pani Radnej w kwestii konstrukcji uchwały i treści zawartej. A konkretnie paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Gminy, że jest to zgodne z ustawą o samorządzie gminy. Chodzi tylko o daty, czyli powinno być, że zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy za przekazanie itd. itd. Czy wykonanie tak uchwały. Jest tak samo. Nie, w mojej ocenie takie brzmienie uchwały jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast to, jaki zakres czynności faktycznych niesie za sobą ten zapis, czyli czy trzeba podejrzeć, czy trzeba fizycznie przekazać, no to wynika już z zakresu przepisów obowiązujących, co trzeba w takiej sytuacji zrobić. Zatem, czy nazwiemy to wykonanie uchwały, czy taka propozycja, jaką Pani mówi, skutek jest taki sam. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w sugestii ustawodawcy ona nie jest wprawdzie bezpośrednio tworzona dla uchwał Rady Gminy. Mówię mianowicie o tym rozporządzeniu w sprawie sposobu tworzenia prawa. On jest przede wszystkim dedykowany do ustaw, ale pomocniczo, podkreślam, pomocniczo jest stosowane do Rady Gminy.
jest taki postulat ustawodawcy polegający na tym, że w treści uchwał, a w zasadzie ustaw, ale pomocniczo mówimy uchwał, zamieszcza się informacje właśnie o tym, kto się powierza wykonaniu. I tak jak w przypadku poprzedniej uchwały zadaliśmy, w zasadzie Państwo zmieniliście treść uchwały tak, żeby ona była zgodna z tym zamierzeniem ustawodawcy, tak, jeszcze raz zwracam uwagę, w tym rozporządzeniu nie rozróżnia się sytuacji, kiedy Rada Gminy rozpatruje skargę na kogoś, a kiedy podejmuje inną uchwałę. Cały czas mówimy o wykonaniu, a materialno-prawny zakres czynności faktycznych to już osoba wykonująca sama powinna dobrać tak, żeby działać w zgodzie z kodeksem postępowania administracyjnego. Ja przekażę tę właściwość i zawiadomię stronę, bo tak jest KPA. Z tym, że ja mam może takie, czytając ustawę o samorządzie gminnym, mam tutaj taki zapis artykułu 19, prawda, który w jednoznaczny sposób określa, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac Rady Gminy oraz prowadzenie obrad Rady. W związku z tym ja złożę wniosek, oczywiście Rada postąpi jak postąpi, że zobowiązuje się, zastąpiłam to słowo, po prostu zobowiązuje się przewodniczącą Rady prawda, do przekazania i tak dalej. A czy to nie byłoby wbrew artykułowi 19 taka propozycja? Ja Państwu, mieliśmy bardzo podobną sytuację w innej gminie, gdzie byłam świadkiem i wiem, że radca prawny, ja wiem, że opinie radców prawnych były najmniej różne, prawda? Natomiast wiem, że taki przypadek był i wtedy radca prawny kazał sprostować do tego opisu. Dlatego zwróciłam na to uwagę, że zapamiętałam to, o jakim mówię. Natomiast Rada Gminy większością głosów nie decyduje. Pani Radna, z tego co ja pamiętam, staram się uczestniczyć w każdej sesji, nie jest nie to mówię o naszej mówię. Ale Pani Radna, ja nie przerywałam Pani. Staram się uczestniczyć w każdej sesji, nie jest to jedyna uchwała, w której jako osobę władną do jej wykonania wskazujecie Państwo przewodniczących. Nie wiem za tym, co spowodowało, że taką konkretną uchwałę zwróciła Pani uwagę. Dodam również. Nie tylko ta, jest za też Pani Radna, dodam również, że nigdy dotąd, tak jak opiniuję tutaj Państwa uchwałę Rady Gminy, nie spotkałam się z przypadkiem wytyku wojewody z uwagi na nieprawidłowe wskazanie osoby władnej do jej wykonania. Więc nie wiem, czy te obawy są aż tak ważne, żeby tutaj przedłużać sesję o tą dyskusję, ale ma Pani kompetencje do zgłoszenia wniosku o zmianę. Znaczy, składam wniosek, moja opinia poparta jest wojewodą dolnośląskim, który właśnie zaraz z tego zapisuje. Znaczy, przypadkowo prawo jest w Polsce jednakowe, ja myślę, że to będzie dolnośląski, czy warmińsko-mazurski, jeśli jakiś inny, który będzie miało znaczenie. Ja zgłaszam taki wniosek, a przy następnej uchwale pozwolę sobie jeszcze o dyskusję, bo też są takie zapisy. Co Rada Gminy będzie uważała, taką decyzję oczywiście podejmie. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że na łamach wspólnoty w kolejnych numerach, ja to śledzę jako przewodnicząca Rady, trwa ożywiona dyskusja na ten temat, prawda? O zakresie kompetencji i sposobie wykonywania funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Zasada jest faktycznie prawnie taka, że te przepisy nie stosowane są tak wprost literalnie, tylko jest odnośność przepisu, prawda? A więc jest możliwość jakby kształtowania tego przepisu w zależności od, no tutaj oczywiście zgodnie z prawem, prawda? Bo wszystkie uchwały, które podejmujemy, nie mają tylko w podstawach prawnych jednego ustawy, jednego przepisu ustawy tej wiodącej o samorządzie gminnym, ale również inne uchwały, inne przepisy, które uzupełniają w przypadku tego zapisu, w przypadku tej propozycji, jak i tak jako przewodnicząca, czy ten zapis brzmiał, powierzycie mi Państwo, czy mnie zobowiążecie, tak jak Państwa poinformowałam, ja już mając wiedzę na ten temat, dokonałam przedłużenia terminu administracyjnego zgodnie z KPA, żebyśmy się mogli spokojnie tym zająć, prawda? I po prostu dalej będę postępować zgodnie z przepisami prawa. Natomiast przyjmuję wniosek, Pani formalnie składa. Ja zgłosiłam wniosek formalny, tak? I proszę, jak ten wniosek brzmi? Ja bym powiedziała, ja się tak, to zastanawiam, byłam już kiedyś sytuacja, dotyczyło
badania chyba imienia jednej ze szkół, kiedy Państwo żeście przegłosowali zmianę dotyczącą właśnie. Ale była podobna sytuacja, kiedy Państwo na gorąco zgłosiliście zmianę, podpierając się również wydrukowanymi stanowiskami wojewody pomorskiego, dolnośląskiego i Państwo wiecie, jak to się później skończyło. Trzeba było zmieniać tą uchwałę, także ja... Były też takie zmiany, które zgłosiliśmy, naleźliśmy i Pani też nie ma. Ale to było ich znacznie więcej. Ja proponuję tak, to jest sesja, radny ma swoje prawa, Pani wyjaśniła, proponuję wniosek poddać pod głosowanie i przechodzimy do głosowania. Treść wniosku.